Wow, jakie fajne urządzenie dostałem! Z jego pomocą mogę zmniejszać wszystko, co chcę! Muszę je szybko wypróbować na tym prezencie! O, Rewelka, teraz jest malutki! Zobacz, siostrzyczko! Zak, pora zdmuchnąć świeczki i pomyśleć życzenie. Ej, a co z moim laserem zmniejszającym? Zepsuł się? Ojej, Jess! Zak, co się stało? Dlaczego jesteś taki ogromny? I pokój też zrobił się ogromny. Siostrzyczko, zmniejszyłem cię, ale coś wymyślę. No przestań, nie złość się. Zobacz, narysowałem domek twoich marzeń i mogę go zbudować. Chcesz? No to świetnie. Potrzebuję kartonu i dużo, dużo kleju. Zaraz wszystko połączymy i zbudujemy słodki domek, w którym możesz zamieszkać, moja starsza malutka siostro. Fajnie, co? A te małe schodki umieszczę tutaj. Dodam jeszcze kilka detali. No i gotowe. Jess, zrobiłem ci domek! Okej, zobaczmy. Jakoś tu pusto i tak ubogo. Dodajmy troszkę koloru. Zak! Trzymaj! Musisz pomalować mój domek na różowo. Nie ma problemu, siostrzyczko. Zaraz wszystko pokoloruję, jestem w tym mistrzem. Wiesz co? Myślę, że będzie jeszcze fajniej, jeśli do różowego koloru dodamy czerwonego i niebieskiego. Gotowe! I co powiesz, Jess? Ale tu fajnie, bardzo mi się podoba. Tu jest tak kolorowo, normalnie szaleństwo. Super, że ci się podoba, starałem się. A co powiesz na te schodki? Ojejku, nakapałeś na mnie farbą, Zak. Powiem wszystko mamie. Ups. O nie, tylko jej nie mów, proszę. Zak! Zak! Potrzebuję łóżka. Przecież muszę gdzieś spać. Łóżka? Niech pomyślę. Już wiem, mam pomysł. Zrobię łóżko z różowego kartonu i kleju. Skleję wszystkie kawałki razem i siostrzyczka normalnie oszaleje. No i proszę, łóżko gotowe. Co? Nie, Zak! Spójrz w dół. Stawiasz łóżko prosto na mnie. Uff, ledwo zwiałam. A z tej żółtej serwetki zrobię dla ciebie kołdrę i poduszkę. Kwadraciki gotowe. Teraz trzeba je skleić o tutaj. I tutaj. A teraz napełnimy poduszkę czymś miękkim. Super, na takiej poduszce będziesz miała najpiękniejsze sny. Ej, prawie we mnie trafiłeś. A oto i twoja kołdra. Nie no, on chyba sobie ze mnie żartuje. Zak, czemu we mnie wszystkim rzucasz? Przecież mogłeś wszystko ostrożnie pościelić. Jeszcze raz to zrobisz i oberwiesz. Dobra, a z tego turkusowego kartonu zrobię ci szafę na ciuchy. Wystarczy, że skleję kilka prostokątnych kawałków w ten sposób. No i gotowe. Fajna, co? Mam nadzieję, że przypadnie ci do gustu. Dzięki oczywiście, ale po co ją tutaj postawiłeś? Teraz będę musiała ją przestawić, a to jest bardzo trudne. Ej, no przecież mogłaś od razu powiedzieć. Postawimy ją tutaj. Obok łóżka ustawię szafkę nocną. I lampkę. No spójrz, jak przytulnie. Prawda? Wow, mam teraz prawdziwy pokój, ale tu fajnie. Nawet lepiej niż w moim starym pokoju. Chcę troszkę odpocząć po tak ciężkim dniu. Jess zasnęła? Też mi się zachciało spać. Ach, to takie słodkie spać na takim wspaniałym łóżku. Ojej, chyba zgłodniałam. Zak, jestem głodna! Jestem głodna! Nie słyszy mnie. No to rzucę w niego wykołaczką. Może wtedy się obudzi. O, nasz wielkolud wstał. Zak, jestem głodna. Nie słyszysz, jak burczy mi w brzuszku? Przynieś mi coś pysznego. Mam lepszy pomysł.
Zrobię ci kuchnię i będziesz mogła sama sobie przygotować coś dobrego, kiedy tylko będziesz chciała. Tu zrobię szafki, a tu przyczepię rączki. Wspaniale! Montujemy kuchnię w domku. A na górze przymocuję takie słodkie szafeczki. O tak, no wyglądają bardzo stylowo. Postawię jeszcze tylko malutkie krzesła. No i mały stolik. A oto i patelnia do gotowania. Wow, zrobiłeś kuchnię specjalnie dla mnie? Ale to fajnie. Wszystko jest takie piękne. Możesz przekąsić troszkę kukurydzy. Widzę, że to ziarenko będzie idealne dla ciebie. Tylko się nie przejedz. Dzięki, Zak. Położę ziarenko na patelni i następnie przeniosę na kuchenkę. O rany, jakie to ciężkie. Wcześniej nie zwracałam na to uwagi. Włączyłam kuchenkę na maksa i czekam. Ta kukurydza jest taka pyszna. Gotujesz, siostrzyczko? Brawo! O, ja cię! Mój popcornik jest gotowy. Muszę go jakoś donieść. Aj! Ojej, biedactwo. Ale myślę, że zaraz się podniesie, a ja dojem sobie kukurydzę. O rany, ale nudy. Co by tu porobić? Mam pomysł. Zak! Zak, braciszku! Pomóż mi! Możesz zrobić dla mnie telewizor? Bo tu jest tak nudno. No pewnie, siostrzyczko. Mówisz, masz. Już zaczynam. Najpierw muszę dokładnie wyrysować wszystkie niezbędne części, a następnie oczywiście muszę je wyciąć. Super! Okej, jeszcze troszkę. No i został najłatwiejszy etap. Sklejenie wszystkiego razem. No i prawie mamy to. A teraz muszę wyciąć odpowiednie kształty z kolorowego materiału. To wcale nie jest trudne. Najważniejsze to robić wszystko dokładnie. Gotowe! A teraz przyklejamy te kawałki do naszego kartonu. O, tak! Już widzę, że to wyjdzie super. Moja siostra będzie w szoku. Owijamy dookoła. I pozostało tylko przyczepić nóżki. U góry doczepię jeszcze jeden element. I mamy czadową kanapę. Można przechodzić do skonstruowania regału, na którym Jess może poustawiać swoje zabawki. A ja póki co ustawię roślinki. I mamy finał! Na górze ustawię telefon, który dla Jessie tak jest w rozmiarze telewizora. Braciszku, jesteś najlepszy! Starałem się. Mogłabym tu zostać na zawsze. Ojej, jaka miękka i wygodna kanapa. No to co dziś obejrzymy? Nie to. Nie to. O, mój ulubiony kanał. Super. Tak, ja też uwielbiam ich filmiki. Nawet ich subskrybuję i mam ustawiony dzwoneczek. Nie mogę, ale śmieszne wideo. Ty też szybciutko subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Do zobaczenia. Pa, pa.